czwartym tygodniu Wielkiego Postu przeżywamy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W kolekcie jest napisane: Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie. Kilka słów o świętym Józefie. Mało o nim wiemy. W Biblii praktycznie nie powiedział żadnego słowa. Ale ten wielki święty, człowiek sprawiedliwy, człowiek Boży, pobożny, któremu Bóg zlecił misję, która go przerastała, która go przerosła. Misję wychowania Syna Bożego i opieki, jednocześnie opieki Matki Najświętszej. I wiemy, że ten człowiek, opiekun, troszczył się o świętą rodzinę, troszczył się o ich byt, bronił ich i zapewniał im, dawał im poczucie bezpieczeństwa. I kochani, jeżeli Bóg powierza człowiekowi świętą rodzinę, najcenniejszy skarb, czyli własnego Syna i tą piękną perłę Maryję, to czy nie powierzył nas, swoich synów w Jezusie Chrystusie, wszystkich tych, którzy przez chrzest należą do Chrystusa, czyli jedna z piękniejszych litanii, że jest patronem Kościoła powszechnego. Tak więc każdy z nas jest także zawierzony Józefowi. Dlatego, kochani, warto się do Niego uciekać. Jest opiekunem i pogromcą demonów. On nas prowadzi też do Chrystusa. On de facto nas prowadzi do Maryi, a Maryja nas prowadzi do naszego Pana Jezusa Chrystusa, czystej miłości. Ten wielki święty, który przez ostatnie lata jakby wychodzi z cienia, chce nam właśnie to powiedzieć, że to są też czasy powierzone Jego osobie. Dlatego warto iść tą drogą, zawierzać się, bo On nas będzie bronił, On nas będzie prowadził i On będzie się nami opiekował. Święty Józefie, wstawiaj się za nami, módl się za nami, opiekuj się nami, prowadź nas też do Chrystusa. Oczywiście prowadź nas przez niepokalane serce Maryi. Niech Jezus, upraszaj nam potrzebne łaski, żeby Jezus każdego dnia rodził się w naszym sercu.